Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wstożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnej 6 i 13 wokół krótszej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy. Najpierw narysujmy taki trójkąt prostokątny. Oj, na zielony to ja nie chcę, niech będzie na czarny. Na czarno. Tutaj będzie 6, tutaj będzie 13. Mamy taki oto trójkąt prostokątny, tu jest 6. Tu jest 13. Teraz obracamy ten stożek wokół osi obrotu, która zawiera się w krótszej przyprostokątnej. Czyli zobaczmy, w rezultacie otrzymamy, no trochę zmniejszę ten ostrosłup. Otrzymamy taki ostrosłup, o, taki, gdzie promień podstawy będzie wynosił 13. Zobacz, jak ja bym wziął ten nasz trójkąt prostokątny i zaczął obracać wokół tej osi, tak bym go wziął tutaj hyc i dookoła obrócił, no to byśmy mieli taki stożek, gdzie długość promienia podstawy wynosiłaby 13. Natomiast wysokość tego stożka wynosiłaby 6. Tyle, co tutaj mamy. Tu jest 6. No, czyli 13 jest naszą odpowiedzią, odpowiedź B.